Mariusz Lukiewicz, Indykacz, powiedzmy tuż po konferencji przed Galo Strife. Dziś jest ze mną Kacper Paczuski, witam serdecznie. Siemanko. Słuchaj, no nie mogę o to nie zapytać, o to nazwisko jednak. Czy to jest przypadek, że wybrałeś akurat taki klub, w którym są, w którym prowadzą bracia Paczuscy? Wiadomo, no chłopaki też mają, też się z tego śmieją, no bo jednak tylko jedna literka się zmienia, ale jakoś takie dziwny zbieg okoliczności. No, totalny przypadek. Nawet jak szliśmy, znaczy kolega mi poleciał ten klub, to nawet o tym nie myśleliśmy, autentycznie. Po prostu przyszedłem i po czasie się okazało, że o, takie same nazwisko. I coś tam były. Niektórzy ludzie myśleli, że to powiązanie, ale nic z tych rzeczy. No dużo osób myślało na początku, jak zobaczyło pisownię twojego nazwiska, że jest błąd i że to kolejny brat z rodu Paczuskich, natomiast okazuje się, że zupełnie inne nazwiska, zupełnie inne rodziny. No tak, każdy się zaskakuje, każdy się na tym łapie, każdego to intryguje, prawda, ale no nie jesteśmy spokrewnieni, chyba że jakieś praprzodkowie, o których żadna ze stron nie wie. No wiadomo, te kwestie mamy rozwiązaną, to teraz zapytałbym o treningi i od tego bym zaczął, zanim przejdziemy do Strife'u, no bo generalnie to masz dobrą ekipę tam, bo masz zawodników i no, jednego z najlepszych kickboxerów, chyba najlepszego kickboxera w Polsce, jeżeli chodzi o wagę ciężką, nie wiem, mam nadzieję, że Michał Bławdziewicz się nie obrazi, natomiast no, masz zawodników przekrojowych, masz też nowy sztab trochę trenerski, no bo jest trener Bartek Fabiński, jest trener Jocz, który dogląda też tego, no i współpraca ze Skrą, czyli wspólne sparingi, pewnie więcej korzystają trochę niższe kategorie, ale ty też dużo na tym korzystasz i Arek też chwali pracę z tobą generalnie w sparingową. Także poza Arkiem, kto głównie dociąża cię na treningach w Uniku? Znaczy no poza Arkiem no to jest jeszcze, prawda, Marek Samociuk. Na innych płaszczyznach mogę się z nim podszkolić, nie tylko w kickboxingu, choć przez ostatni okres czasu bardzo się podszkolił w tej płaszczyźnie. No on w parterze mnie dociąża i na niego jeszcze nie potrafię znaleźć haka, ale coś tam poradzimy. Ogólnie fajnie się z chłopakami pracuje. Poza nimi jeszcze jest Bartek Bogucki, który mi przechodzi do głowy, który od w sumie moich początków z MMA współpracuje ze mną i pomaga mi w tej drodze. Od niedawna dołączył Damian Piwowarczyk, z nim też działam, tylko że prawda, on w niższej kategorii wagowej, choć na co dzień on waży tam 105, 108 kg, więc do kategorii heavyweight się klasyfikuje. I to niestety Michał Bławdziewicz był przez ostatni okres czasu kontuzjowany, więc nie mogłem z nim działać, ale zanim to się stało, coś tam próbowaliśmy i no jest inaczej. Z każdym co innego do przerobienia jest. Zanim przejdziemy do twojej osoby, do twojej walki, też o chłopaków trochę podpytam, to zapytam tak, no u Arka cały czas wszyscy sobie zadają pytanie, czy jest pełnoprawnym zawodnikiem MMA, to w twojej opinii, czy on jest gotowy na takich zawodników jak Sakai, Szefel i Bajor? No pewnie, a czemu nie? Cały czas robi pełne MMA, we wszystkich płaszczyznach się rozwija, więc tylko No nie wiem, co mam powiedzieć tak naprawdę. No, ja z nim robię wszystko, czy samą stójkę, czy całe MMA sparingowe i uważam, że we wszystkich płaszczyznach się rozwinął. Okej, to Michał Bławiewicza też zapytam. No nie wiem, jak dużo mogliście w ogóle ze sobą porobić do tej pory, no ale mówi się o jego powrocie, chyba sam zapowiedział w ogóle powrót do walk w formule MMA. Duże szanse mu dajesz, będzie w stanie na początku oczywiście bronić tych obaleń, no bo on już z MMA miał coś wspólnego, natomiast on skupił się trochę na kickboxingu ostatnimi czasy. Ja też słyszałem, że w MMA coś tam skubnął. Nie widziałem jego walk, chociaż jak z nim współpracowałem na treningu, to głównie stójkowo. Nie miałem przyjemności czy tam zapasów, czy parteru, choć przypomniałem sobie, że tam jakiś trening robiliśmy razem, to nawet mnie poprawiał moje błędy.
które zauważyłem. To Damiana Piwarczyka jeszcze na koniec zapytam. No ostatnio nie poszło po jego myśli. Doświadczenie wygrało z młodością tego wieczoru, ale to nie o to chciałbym zapytać o walkę, tylko o jego przyszłość, no bo on mówi, że on nie chce iść do ciężkiej, ale jego ciało chce iść do ciężkiej. Tak to sprytnie ubrał słowa. Czy w twojej opinii to jest zawodnik, który za parę lat, jak to ciało trochę dojrzeje, jakby nie wiem, czy zmężnieje, to w tym wypadku jest dobre słowo, no bo on nie ma 18 lat, no ale wiadomo o co chodzi. Czy będzie zagrożeniem dla zawodników kategorii ciężkiej? No na pewno, jeżeli będziemy razem współpracować, to każdy z nas chce osiągnąć jak najwięcej i myślę, że dążąc do tego celu, każdy ma szansę osiągnąć, nawet jeżeli nawet jeżeli on sam nie chce, ale jego ciało, to też zauważyłem, że na dłuższą metę to będzie lepsze ze względu na to, że nie będzie musiał tak się skupiać na zbijaniu wagi, nie będzie musiał się męczyć. Co prawda będzie musiał trochę więcej czasu poświęcić na zwiększenie siły, no i przyzwyczaić się do troszeczkę wolniejszych ruchów, bo jednak jak jest się cięższym, to te ruchy są wolniejsze. Ja na przykład jak oglądam swoje poczynania, to mi się nie podoba, jakbym odpalił slow-mo na filmiku. W takim razie może od tego w sumie powinienem zacząć, sztampowe trochę pytania, ale pewnie parę naszych widzów to zainteresuje. Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z MMA i kiedy? No my jesteś całkowicie nową generacją zawodników wagi ciężkiej. Ale chodzi ci stricte o MMA? No to będzie niecałe 2 lata temu. Około 2 lat temu, no. Pamiętam, że bo zacząłem tam od Grandy w kickboxingu i już po tamtym czasie nie miałem z kim robić. I już tak była ta grupa MMA Pro i tam widziałem, że wielkie chłopy są, więc trzeba było coś zmienić. No to ze 2 lata z hakiem. To generacja poprzednia zawodników no nie miała takich możliwości, jak macie teraz wy. No dopiero, tak naprawdę dopiero zaczyna swoją przygodę. To jest sam początek, a już tak, telewizja duża, oglądalność na poziomie kilkudziesięciu, chyba kilkuset nawet tysięcy, tak naprawdę. Bonusy po 10 000, rozpoznawalne nazwiska na karcie. Tak naprawdę wszystko zrobione profesjonalnie od samego początku. Konferencje, no przecież kiedyś takich rzeczy w ogóle nie było. Czy to wszystko, ta cała otoczka, to jest coś dla ciebie już całkowicie normalnego? No bo też oglądasz, śledzisz MMA, widzisz jak to wygląda. Znaczy, jednak wolałbyś to wszystko, te media społecznościowe, konferencje, wywiady od ciebie odciąć i skupić się w oldschoolowym stylu tylko na trenowaniu? Znaczy osobiście to wszystko jest nowe. Ja nie jestem do tego przyzwyczajony i do tych promocji, do social mediów, do jakichś wywiadów czy konferencji. Wychodzę z założenia, że trzeba to kilkukrotnie samemu przeżyć, żeby się do tego przyzwyczaić, żeby się z tym oswoić. No ale z drugiej strony też fajnie by było, jakby ktoś był odpowiedzialny za prowadzenie tego, ale no jestem na początku swojej kariery, więc sam to robię i chyba nie najgorzej mi to wychodzi, choć klub pomaga w tym bardzo. Są tam ludzie odpowiedzialni za to i którzy potrafią. No ale najfajniej by było głównie ćwiczyć, bo to daje największą satysfakcję, frajdę i no, spełniam się w tym po prostu. To na koniec zapytam o ten bonus, no bo ten temat zawsze gorący jest i zawsze ciekawy, im wyższy, tym ciekawiej, a jeszcze wyższego w Polsce nie było niż 10 tysięcy, albo nie pamiętam, chyba przed, tak mi się wydaje, że przed wojną, gdy jeszcze CBA, CA tutaj przychodziło i rozdawało te bonusy w dolarach, ale w polskiej organizacji chyba żadnej nie było większego. Czy to jest, w wadze ciężkiej to może nie ma takiego znaczenia, ale mimo wszystko zapytam, czy to jest kwota, która może zmienić game plan i podejście do pojedynku, jeżeli na przykład miałeś całkowicie, nie wiem, obalać i przeleżeć rywala, nie twierdzę, że tak było, ale teoretycznie, to czy to może zmienić podejście na zupełnie inne, tylko po to, żeby ten bonus zgarnąć, no bo konkurencja jest duża, karta jest naprawdę bogata w zestawieniu. Wydaje mi się, że nie. No, ja wiem, na co mnie stać, co potrafię i chcę po prostu się jak najlepiej pokazać i przede wszystkim wygrać, prawda? Taki jest główny cel, choć to jest sport. Ale to nie biorę w ogóle pod uwagę tego bonusu. To jest po prostu za dobrze wykonaną robotę. Premio. No, taki zachęcacz, nie? Tak jest. Ale nie, nawet mi to przez myśl nie przeszło, że to może jakikolwiek wpłynąć na
na plany, na walkę albo przygotowania. Okej, no dobrze, w takim razie to tyle ode mnie. Dziękuję za rozmowę i za nasz pierwszy wyjazd. Nie życzę powodzenia w zbijaniu ostatnich kilogramów, bo ciebie to akurat nie dotyczy. Jesteś w tej najlepszej kategorii wagowej, która się tym w ogóle nie martwi. Także jak najlepszego pojedynku, no i obyś wyszedł z niego bez zdrowia. Jednym z niewielu, którzy muszą zbijać do heavy. Jednak. No. Dużo? A, tam 3 kilo. To. A, to się z diety, nie z wody. Czy z wody? Z diety. Damy radę na luzie. Okay. Dobrze, to ode mnie w takim razie, jak powiedziałem, jak najwięcej emocji i zdrowia po walce. Dzięki, widzimy Dzięki się. Dzięki wielkie.